Trzy muchy zjedzą konia tak szybko, jakby zrobił to lew. To słowa Karola Linneusza. Ale czy naprawdę tak jest? Czy pokazywane w serialach kryminalnych metody dotyczące określania czasu zgonu na podstawie aktywności owadów to prawda, czy może jednak fikcja? O tym wszystkim opowiem Wam w dzisiejszym odcinku podcastu, więc jeśli jesteście ciekawi, koniecznie słuchajcie do końca. A jeśli się nie znamy, cześć, nazywam się Monika, jestem magistrem biologii człowieka, specjalizuję się w antropologii sądowej. A jeśli nie obserwowaliście mnie wcześniej, to musicie wiedzieć, że Antropogik to nie tylko podcast, którego słuchacie. To także blog, a od niedawna też kanał na YouTubie. I w każdym z tych miejsc staram się przybliżać tematykę antropologii i nauk sądowych w przystępny sposób z nawiązaniami do popkultury. Jeśli jesteście zainteresowani odwiedzeniem mnie w sieci, linki do wszystkich tych miejsc zostawiam Wam w opisie. Dziś chciałabym opowiedzieć Wam trochę o entomologii sądowej, czyli wykorzystaniu owadów do celów kryminalnych, do celów sądowych. Jeśli jesteście ciekawi, jak i do czego wykorzystuje się owady nekrofagiczne, jak wygląda historia entomologii sądowej w Polsce, albo chcielibyście posłuchać o ciekawych przypadkach, w których w Polsce wykorzystano owady do rozwiązania spraw kryminalnych, koniecznie zostańcie ze mną do końca. Zacznijmy może od początku, czyli tego, czym jest entomologia sądowa. Entomologię sądową czasami nazywa się też entomoskopią i tak mówiąc w bardzo, bardzo dużym skrócie i tak bardzo ogólnie, jest to nauka, która zajmuje się wykorzystywaniem i zastosowaniem znajomości biologii owadów, które żerują na zwłokach, czyli owadów nekrofagicznych, do określania PMI, czyli czasu, jaki minął od momentu zgonu. PMI to skrót, który pochodzi od angielskiej pełnej nazwy tego zjawiska, czyli postmortem interval. Ale właśnie, powiedziałam, że to tak w bardzo ogólnym i bardzo okrojonym sensie jest definicja entomologii sądowej, bo faktem jest, że entomologię sądową i generalnie owady nekrofagiczne możemy wykorzystywać do wielu innych rzeczy niż tylko określenie czasu zgonu. Możemy też wykorzystywać je na przykład jako alternatywne źródło DNA. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa kwestia. I chciałabym Wam o niej trochę opowiedzieć, bo to badanie naprawdę jakby jest dla mnie bardzo ciekawe. I jak to w ogóle wygląda? Oczywiście mówiąc, że owady mogą być wykorzystywane jako alternatywne źródło DNA, mam na myśli ludzkie DNA. I jak to się dzieje? No wiecie, logicznym jest, że skoro owady nekrofagiczne żywią się tkankami ze zwłok, czyli na przykład ludzkich zwłok, no to jeżeli odpowiednio wyizolujemy te zjedzone tkanki z brzuszka, czyli z przewodu pokarmowego owadów, no to będziemy mogli zbadać DNA denata. Oczywiście nie wszystkie owady można zastosować do takiego badania, bo tutaj są konieczne owady, które mają wolę, a najlepsze będą oczywiście larwy muchówek. Oprócz tego, że owady można wykorzystywać także jako alternatywne źródło ludzkiego DNA, istnieje jeszcze taka dziedzina entomologii sądowej, jaką jest entomotoksykologia. I to jest połączenie entomologii sądowej i toksykologii, czyli nauka, która bada występowanie toksycznych substancji w tkankach owadów nekrofagicznych. I to jest też bardzo, bardzo, bardzo ciekawe zagadnienie, przynajmniej moim zdaniem, bo ono nie tylko pozwala określić, czy w zwłokach na przykład były jakieś substancje właśnie toksyczne, ale ta nauka pomaga też określić, jak substancje chemiczne, przeróżne substancje chemiczne działają na aktywność i na rozwój owadów na zwłokach. Z jednej strony fajnie, a z drugiej strony część osób mogłaby sobie pomyśleć, ale dlaczego w ogóle jakieś substancje chemiczne miałyby na to wpływać? No bo część z nich odstrasza owady, po prostu najzwyczajniej w świecie. Tak samo jak widzicie reklamy w telewizji, w których jest rajd i on odstrasza owady albo je w jakiś sposób negatywnie na nie wpływa, no to tak samo może być z substancjami chemicznymi, które mogą być na ludzkich zwłokach albo po prostu w jego tkankach. I tak działa na przykład tlenek węgla, który popularnie nazywamy czadem. Tlenek węgla, po tym jak już się zwiąże z hemoglobiną w naszej krwi, zmienia skład chemiczny tkanek. I to jest bardzo ważne, bo takie niuanse, można powiedzieć, mogą wpłynąć na określenie czasu zgonu. I na ten temat było przeprowadzonych naprawdę bardzo, bardzo wiele badań. Jednymi z nich były badania prowadzone przez, mam nadzieję, że poprawnie tutaj wymawiam nazwisko badacza, mam na myśli pana Burella. I były to badania przeprowadzone w 2004 roku, które wykazały, że na przykład benzyna, olej z patchouli czy kwas solny opóźniają kolonizację zwłok przez owady. I tutaj składnikiem, który tak najbardziej opóźniał kolonizację zwłok przez owady, był, uwaga, olejek z patchouli. On nie dość, że hamował kolonizację i opóźniał ją o
7 do 11 dni, a to bardzo dużo, to jeszcze wpływał na liczbę owadów, które występowały na zwłokach, a konkretnie zmniejszał ją. Tych owadów na zwłokach, które zawierały olejek patchouli, było po prostu mniej. A to jest w ogóle jeszcze bardzo ciekawe w kontekście używek, które niektórzy ludzie sami wprowadzają do swojego organizmu, bo na przykład heroina bardzo ciekawie działa na zasiedlenie zwłok przez owady nekrofagiczne, bo ona z jednej strony przyspiesza kolonizację zwłok przez owady, ale z drugiej strony opóźnia ich przepoczwarzenie, czyli tutaj też w jakiś sposób wpływa na to, czy ustalony przez nas czas zgonu będzie poprawny. I w ogóle cała kwestia entomotoksykologii zaczęła się już w 1958 roku, kiedy to w ogóle cała kwestia entomotoksykologii i całe zainteresowanie tym zaczęło się już w 1958 roku. I wtedy jeden z badaczy o nazwisku Utsumi prowadził swoje eksperymenty i zauważył, że w zależności od tego, jaką truciznę czy jaki związek chemiczny podał szczurom, a w zasadzie zaaplikował martwym szczurom, od tego zależało to, jaki stopień zainteresowania tą padliną będą wykazywać mgłówki. No i potem w kolejnych latach były przeprowadzone kolejne takie badania, ale no pewnym przełomem w kwestii entomotoksykologii było odkrycie, że w ciele muchy domowej mogą gromadzić się metale ciężkie. Potem, kilka lat później, jeszcze inni badacze wykazali, że na przykład owady, które żerują na rybach, które w swoich tkankach mają rtęć, także wykazują obecność rtęci w swoim ciele. I w ogóle dodatkowo okazało się, że rtęć znaleziono nie tylko w ciałach tych muchówek, które bezpośrednio żywiły się tymi rybami zawierającymi rtęć, ale też w innych gatunkach owadów, które żywiły się różnymi stadiami rozwojowymi muchówki. I tutaj też taki ciekawy przypadek ze świata. W latach 80. Bayer badał przypadek samobójstwa. Samobójstwo popełniła kobieta i znaleziono ją mniej więcej po 14 dniach od momentu zgonu. I to już było takie stadium, w którym ciało było już częściowo zeszkieletowane, więc no, pobranie tkanek i płynów ustrojowych do badań było niemożliwe. I z tego względu do badań użyto larw owadów, które żerowały na zwłokach. I to pozwoliło na stwierdzenie, że ta kobieta popełniła samobójstwo, zażywając śmiertelną dawkę fenobarbitalu, czyli jednego z takich bardziej znanych leków przeciwpadaczkowych. No ale to też byłoby zbyt piękne, gdyby wszystkie substancje odkładały się w ciele owadów, bo za bardzo ułatwiłoby nam pracę, no więc muszę Wam powiedzieć, nie, nie jest tak. Nie wszystkie substancje chemiczne odkładają się w ciałach owadów, bo na przykład paracetamol i aspiryna nie akumulują się w ciałach owadów, ale na przykład diazepam odkłada się, ale w dużo mniejszych stężeniach. Więc nie zawsze jest tak różowo, jakbyśmy chcieli, ale może wróćmy do początku naszej rozmowy, bo tak zaczęliśmy od tego, czym jest entomologia sądowa i mieliśmy przejść przez to, czym się zajmuje, a ja już tutaj do opisu przypadków, bo bardzo mi się podoba ten temat i bardzo, bardzo mnie to ciekawi. A chciałabym w ogóle powiedzieć o tym, że entomologia sądowa jest jedną z najstarszych nauk sądowych, bo pierwsze w ogóle przekazy na temat zastosowania entomologii sądowej pochodzą ze średniowiecznych Chin. No oczywiście później była kwestia Karola Linneusza, który też badał związek rozkładu zwłok i owadów, które w tym rozkładzie uczestniczą. I sam powiedział to zdanie, które przytoczyłam na początku odcinka podcastu, czyli trzy muchy zjedzą konia tak szybko, jakby zrobił to lew. Ale pierwszy przypadek, w którym określono czas zgonu na podstawie larw ciem i poczwarek much z rodziny plujkowatych o cudownej łacińskiej nazwie Califoridae, opisano dopiero w 1855 roku i ten przypadek opisał francuski lekarz Beguet. Natomiast w Polsce entomologia sądowa nie ma aż tak dalekiej historii, bo jej początki sięgają do pierwszej połowy XIX wieku, ale no, taki najbardziej dynamiczny okres rozwoju przypada nam na ostatnie 30 lat. Ale jak to było, że w XIX wieku już w Polsce zajmowano się entomologią sądową? No, generalnie pierwsze takie zasługi należy przypisać tutaj Katedrze Medycyny Sądowej w Krakowie. I tam badania prowadził Stefan von Choroszkiewicz i Edward Niezabitowski. I takie pierwsze badania dotyczące entomologii sądowej prowadził Niezabitowski. To były lata 1899-1900 i on prowadził te badania na zwłokach szczurów, lisów, kotów, a także na ludzkich płodach. I tutaj musimy zostawić trochę z boku kwestie etyczne, zdziwienie,
i tak dalej, bo to były trochę inne czasy. Wtedy kwestia etyki zawodowej i kwestie tego, co można było wykorzystać jako materiał badawczy, były troszkę inne. No ale przechodząc do samych tych eksperymentów. Niezawitowski używał martwych ludzkich płodów i zwłok kotów, szczurów, lisów i tak dalej, żeby sprawdzić, czy entomofauna, czyli to, jakie gatunki owadów żywią się zwłokami zwierząt kręgowych i zwłok ludzkich, jest taka sama, czy może są jakieś różnice. No i tutaj okazało się, że akurat entomofauna zwierząt kręgowych i ludzkich zwłok nie wykazuje absolutnie istotnych różnic, a co ciekawe, nawet etapy procesów rozkładu są bardzo podobne. To były bardzo ciekawe badania, które były no, dość przełomowe jak na tamte czasy, natomiast nikt nie kontynuował tych badań i tak ta entomologia sądowa polska stała w miejscu aż do XXI wieku tak naprawdę. No poza kilkoma tam wyjątkowymi sytuacjami, w których próbowano tą entomologię w przypadkach karnych zastosować. I to było tam mniej więcej w latach 60., 70. XX wieku, ale o tych przypadkach opowiem Wam jeszcze w dalszej części podcastu. Przejdźmy jednak do sposobów ustalania PMI, czyli czasu, jaki minął od momentu zgonu, na podstawie aktywności owadów nekrofagicznych. Tutaj mamy do wyboru, można tak powiedzieć, dwie metody. Pierwsza z nich to metoda rozwojowa, a druga to metoda sukcesyjna. I teraz, na czym te metody polegają? Metoda rozwojowa polega na tym, że ustalamy wiek najstarszych obecnych na zwłokach stadiów preimaginalnych owadów i to pozwala nam określić minimalny czas, jaki upłynął od zgonu. I to jest taka metoda, która jest oparta na tym, że w danych warunkach środowiska po określonym czasie można zaobserwować konkretne zmiany wskaźników wieku owadów, czyli na przykład zmiany w długości, w wadze larw. Takie pobrane do badania, w sensie pobrane ze szczątków ze zwłok larwy, porównuje się do modeli rozwoju, które powstają na podstawie eksperymentów wielu naukowców. I tutaj oczywiście ten czas, który jest potrzebny, żeby larwy osiągnęły daną wielkość czy wagę, jest uzależniony od wielu czynników, między innymi od temperatury, w jakiej te owady się rozwijają. Więc w wielu modelach możemy się spotkać z takimi określeniami jak stopniu dni czy stopniu godziny. Czym te stopniu dni i stopniu godziny są? No z definicji to jest po prostu ilość ciepła, która jest skumulowana w jednostce czasu i którą wykorzystuje się, by określić, jaka ilość ciepła musi się skumulować, żeby osiągnąć daną wartość wskaźnika, czyli na przykład długość larwy. Przejdźmy teraz do drugiej metody, czyli metody sukcesyjnej. Czym ona jest? No może zacznijmy od tego, co ona ma na celu. Jej celem jest stwierdzenie, jak długo na konkretnych badanych zwłokach występują określone taksony owadów, a to pozwala nam na określenie minimalnego i maksymalnego czasu, jaki upłynął od momentu zgonu. Czyli możemy określić konkretny przedział czasowy, czyli na przykład, że dana osoba zmarła między 5 a 8 dni temu, albo 11 a 17 godzin temu. No i tutaj oczywiście też musimy pracować, a w zasadzie entomolog sądowy musi pracować na modelach sukcesji, które także są stworzone na podstawie eksperymentu. I tutaj, żeby udało się ten przedział czasowy określić, to należy zastosować odpowiedni model sukcesji. A sukcesja owadów zależy od bardzo, bardzo wielu czynników. Od pory roku, od obszaru geograficznego, od miejsca, w jakim znaleziono zwłoki, czyli czy to był, nie wiem, tam łąka czy las, od sposobu eksponowania zwłok, czyli tego, czy na przykład było owinięte dywanem, czy leżały nagie na trawie, czy może były zakopane, a może były powieszone, a w dodatku to jeszcze zależy od masy zwłok, a także od tego, czy na przykład takie zwłoki były poddane jakimś szczególnym zabiegom. Na przykład, tak co mi przychodzi do głowy tak najszybciej, to zabieg balsamowania zwłok po śmierci. No, jak widzicie, nie jest to takie proste, jak się wszystkim wydaje. No ale teraz przejdźmy sobie w ogóle do nekrofagów, czyli owadów, które występują na zwłokach i żywią się zwłokami. Jakie w ogóle jakie taksony owadów występują na zwłokach, tak w dużym, dużym skrócie, bo tego jest naprawdę sporo. Generalnie, pierwsza i podstawowa rzecz, którą każdy, kto choć trochę interesuje się entomologią sądową, musi wiedzieć, to fakt, że owady, które występują na zwłokach, to nie tylko nekrofagi, bo generalnie wyróżniamy takie cztery grupy ekologiczne owadów, które na zwłokach się pojawiają. Pierwszą to oczywiście są nekrofagi.
czyli te owady, które żywią się rozkładającymi tkankami. To są na przykład mukówki, takie jak plujkowate czy ścierwicowate, ale to są też niektóre chrząszcze, na przykład omarlicowate czy skórnikowate. Możecie sobie wygooglować te nazwy, o których właśnie mówię i zobaczcie, jakie piękne są to chrząszcze. A w ogóle jeszcze nekrofagi można podzielić na nekrofagi pierwszego rzędu i drugiego rzędu. Nekrofagi pierwszego rzędu to są te, które żywią się organami wewnętrznymi i mięśniami, a nekrofagi drugiego rzędu to są te, które żywią się rozkładającą się skórą i ścięgnami. No i druga grupa owadów, które występują na zwłokach, to są drapieżnicy i pasożyty nekrofagów, czyli jakieś roztocze, chrząszcze, muchówki, błonkówki. Natomiast trzecia grupa to są takie gatunki wszystkożerne i to są na przykład niektóre chrząszcze, ale też osy czy mrówki. I tutaj zawsze, kiedy mówię o tych osach czy mrówkach, o tych gatunkach wszystkożernych i o tej trzeciej grupie, przypomina mi się moje dzieciństwo i mój ogródek działkowy, w zasadzie nie mój, tylko mojego dziadka, ale generalnie na tym ogródku działkowym spędzaliśmy bardzo wiele czasu, zwłaszcza latem, razem z moją mamą, z moimi dziadkami. No i oczywiście za każdym razem takim bardzo oczekiwanym przeze mnie momentem było oczywiście grillowanie kiełbasek. I za każdym razem było tak, że do tego grilla, do tych kiełbasek, które nawet były już upieczone na talerzu, zlatywały się osy i zawsze próbowały się do tego talerza dobrać mrówki. Także tak jak widzicie, osy czy mrówki są faktycznie gatunkami wszystkożernymi i można sobie to łatwo skojarzyć. Wróćmy jednak do tych grup, bo została nam ostatnia grupa, czyli czwarta grupa. I tutaj są takie gatunki, no można powiedzieć, przypadkowe, bo tutaj mogą się pojawić na zwłokach też pająki, czy skoczogonki, albo jakieś wije. Mogą się też pojawić jakieś roztocze, które żerują na grzybach czy pleśniach, bo czasami grzyby i pleśnie też porastają zwłoki. No i tutaj, jakie to będą konkretnie gatunki, to wszystko zależy. A zależy od wielu czynników, bo od położenia geograficznego, od klimatu, od tego, jaka jest temperatura, ale też na przykład, słuchajcie, od rodzaju śmierci czy miejsca znalezienia zwłok. No i na tym etapie powinniśmy sobie odpowiedzieć na dwa kolejne pytania. Pierwsza kwestia to jest to, dlaczego dane dotyczące sukcesji owadów na zwłokach, które pochodzą z innych krajów, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, mogą nie być poprawne dla Polski. A druga kwestia to, dlaczego bada się różne parametry związane z występowaniem owadów na zwłokach. Na przykład kwestie tego, jakie owady występują na zwłokach zakopanych, czy pozostawionych na powierzchni gleby, ubranych, rozebranych, owiniętych w dywan, w płachtę, zakopanych w lesie iglastym albo w lesie liściastym. Dlaczego w ogóle badamy wszystkie te możliwości, zamiast badać jedną? I odpowiedź na oba pytania jest taka sama. No właśnie dlatego, że tak wiele czynników wpływa na to, jak szybko i jakie owady pojawią się na zwłokach. I tutaj zatrzymajmy się na chwilę na pierwszym pytaniu. Dlaczego dane z zagranicy, które dotyczą sukcesji owadów na zwłokach, mogą nie być poprawne dla Polski? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie już w poprzednim odcinku podcastu, ale powtórzę się. Przede wszystkim w innych krajach panują inne warunki klimatyczne, a to wpływa na to, jakie gatunki owadów występują na danym terenie. Czyli na przykład dane pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, z Tennessee, z drugiej farmy, gdzie było prowadzonych bardzo wiele badań dotyczących sukcesji owadów na zwłokach, mogą nie być poprawne dla Polski, dlatego że mogą tam występować zupełnie inne gatunki owadów. Druga kwestia jest taka, że przez te inne warunki klimatyczne nawet owady, nawet te same gatunki owadów, które występują w obu tych miejscach, mogą pojawiać się i rozwijać się na zwłokach w zupełnie innym tempie. Jeżeli będzie na przykład sucho i bardzo ciepło, to niektóre gatunki owadów mogą się rozwijać w innym tempie i w innym tempie zasiedlać zwłoki niż na przykład te same gatunki, ale w klimacie, który będzie bardzo ciepły, ale wilgotny albo w klimacie umiarkowanym. Dlatego bardzo ważne jest, żeby prowadzić takie badania dla różnych krajów, dla różnych obszarów klimatycznych, dla różnych obszarów geograficznych, dla różnych klimatów. I teraz drugie pytanie, czyli dlaczego bada się sukcesję owadów dla różnych parametrów, na przykład dla zwłok, które są powieszone, położone na ziemi, pochowane, zakopane w glebie, nie wiem, owinięte materiałem czy dywanem itd. Odpowiedź jest bardzo prosta, bo wszystkie te czynniki wpływają na sukcesję owadów. Na przykład, jeżeli owiniemy zwłoki w gruby dywan, no to sukcesja owadów może być nieco zahamowana. Wtedy ten dywan może sprawić, że owady będą się na przykład troszkę wolniej zlatywać do ciała. Na przykład kwestia ubrania. Ubranie w ogóle może na przykład zmniejszyć albo zwiększyć dostęp owadów do zwłok, a to wpłynie nie tylko
bezpośrednio na proces rozkładu, czyli na to, jak szybko, jakie będzie jego tempo, jaki będzie jego, jakby, w jaki sposób będzie przebiegał, ale także właśnie na poprawne ustalenie czasu, jaki minął od śmierci. I generalnie było w ogóle prowadzonych bardzo, bardzo, bardzo wiele badań dotyczących tego, w jaki sposób ubrania wpływają na rozkład i wyniki są, słuchajcie, dość niespójne. Wyniki są niespójne, bo część naukowców uważa, że odzież opóźnia tempo rozkładu, część uważa, że nie opóźnia tempo rozkładu, część naukowców uważa, że odzież opóźnia tempo rozkładu, bo uniemożliwia owadom dostęp do zwłok, a z drugiej strony też chroni tkanki przed czynnikami zewnętrznymi, jak na przykład tam promieniowanie słoneczne czy wiatr. A z drugiej strony jest inna grupa naukowców, która twierdzi, że ubranie przyspiesza tempo rozkładu zwłok, ponieważ dzięki ubraniom, dzięki odzieży, owady mają nowe miejsca, na których mogą składać jaja. I jest jeszcze, żeby było ciekawiej, trzecia grupa naukowców, która twierdzi, że no, odzież zasadniczo nie ma wpływu na tempo rozkładu. I uwaga, to jeszcze nie koniec, bo są jeszcze tacy badacze, którzy uważają, że ubranie wpływa na tempo procesu rozkładu, ale tylko sezonowo, bo w miesiącach letnich przyspiesza rozkład, ale w miesiącach zimowych już nie. Więc kwestia tego, czy ubranie wpływa na proces rozkładu, jest sporna, natomiast nadal prowadzone są na ten temat badania. Zobaczymy za parę lat, co one pokażą. W dodatku jeszcze jest inna kwestia problemów z tymi badaniami dotyczącymi rozkładu zwłok i ubrań. Mianowicie część badań sprawdzała wpływ ubrań tylko na proces rozkładu zwłok pogrzebanych, a część badań sprawdzała tylko wpływ ubrań, wpływ odzieży na rozkład zwłok pozostawionych na powierzchni gleby. Więc tutaj trzeba zawsze porządnie rozważyć, czyje badania bierzemy pod uwagę, kiedy określamy właśnie czas, jaki upłynął od momentu zgonu, bo możemy się bardzo zdziwić, jeśli do obliczenia PMI zastosujemy badania, których parametry nie są spójne z naszymi. To byłoby na takim marginesie naszych owadzich opowieści, ale wróćmy może jednak do historii entomologii sądowej w Polsce, bo to nie koniec historii entomologii sądowej w Polsce. Tutaj koniecznie muszę Wam powiedzieć o badaniach, które były prowadzone w Polsce w okresie od 2005 roku do 2008 roku i których celem było właśnie opracowanie modelu sukcesji owadów na zwłokach w trzech typach siedlisk. I te badania były prowadzone niedaleko Poznania na poligonie w Biedrusku. Te badania były prowadzone niedaleko Poznania, na poligonie wojskowym w Biedrusku i te badania były przeprowadzone na zwłokach świni domowej. Dlaczego na zwłokach świni domowej? Odpowiedź też możecie znaleźć w poprzednim odcinku podcastu, ale przypomnę Wam. Świnia domowa jest najlepszym, takim ogólnodostępnym, łatwo dostępnym substytutem ludzkich zwłok ze względu na podobny stan owłosienia ciała, podobną florę bakteryjną, podobną wielkość ciała i podobną wydolność fizjologiczną wielu narządów. Ta wydolność fizjologiczna narządów świńskich jest prawie identyczna z wydolnością fizjologiczną ludzkich narządów. W dodatku to jest taki materiał bardzo łatwo dostępny i jak ktoś się bardzo tam postara, to może sobie użyć do badań świni, która ma określoną długość ciała i określoną masę ciała. Czyli tak w dużym skrócie, jak to biolodzy lubimy określać, no świnia to taki człowiek z napędem na cztery. A to wszystko powoduje właśnie, że wyniki badań są bardzo wiarygodne. W dodatku w Polsce nie można, prawo zakazuje używania do tego typu badań ludzkich zwłok. W związku z tym świnia jest najlepszym ich substytutem. Jakie to były siedliska? Las świeży, bór świeży i las OLS. I teraz, co to wszystko jest? Bo wiecie, ze mnie botanik żaden, ale od czegoś mam internet i sprawdziłam. Jeżeli chodzi o świeży las, to jest takie żyzne, świeże siedlisko, które jest pod słabym wpływem wody gruntowej albo opadowej i występuje na nizinach i terenie wyżynnym, a zwłaszcza na obszarach moreny dennej. Bór świeży to jest natomiast siedlisko leśne, które występuje we wszystkich krainach przyrodniczo-leśnych na nizinach i częściowo też w krainie karpackiej. Tam są gleby typu bielicowego i gleby rdzawe. Tutaj poziom wody gruntowej jest w zasięgu systemów korzeniowych drzew. Natomiast Ols, czyli inaczej też Oles albo bagienny las olszowy, no to jak się już domyślacie, to jest las z dominacją olszy, konkretnie olszy czarnej i on porasta bagienne siedliska i tam ten poziom wody stojącej jest bardzo wysoki.
I jeśli chcielibyście przeczytać dokładne wyniki badań, to były one opublikowane m.in. w Forensic Science International, czyli takim jednym z flagowych czasopism naukowych dotyczących medycyny sądowej i nauk sądowych tak ogólnie. A na podstawie wyników badań opracowano też katalog owadów przydatnych do ustalania czasu śmierci w lasach Polski. I ten katalog ma aż 3 części. No nie będę Wam tutaj przytaczać konkretnie wyników tych badań, bo tam jest powiedziane dokładnie, jak wygląda sukcesja owadów na zwłokach właśnie w tych siedliskach, w których były prowadzone te badania, i tam jest dokładnie określone, w jakiej kolejności i jakie gatunki owadów pojawiają się na zwłokach. A teraz przeskakując na temat tego, jak uczono entomologii sądowej w Polsce, no to odpowiedź jest prosta. Przez wiele lat nie uczono w ogóle. No obecnie to się zmieniło, ja na przykład entomologię miałam w studiach, natomiast no też nie jest kolorowo, bo dane na rok 2010 pokazują, że właśnie w 2010 roku wśród członków Europejskiego Towarzystwa Entomologii Sądowej było tylko 4 Polaków, w tym jedna osoba na prawach członka studenta. A dopiero w 2009 roku ukazał się podręcznik dotyczący entomologii sądowej, który jest zatytułowany Wprowadzenie do entomologii sądowej, i on się ukazał nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. No i teraz tak podsumowując. Generalnie w Polsce po tym takim okresie zastoju entomologii sądowej, no coraz częściej używa się jej do określenia czasu zgonu, natomiast biorąc pod uwagę skalę światową, to dalej jest niewielka liczba spraw. Ale właśnie przechodząc do tych spraw, bo kilku chciałabym Wam opowiedzieć. Na początek wróćmy może do tego, do tej sprawy z 1967 roku, o której mówiłam we wcześniejszej części podcastu. Co to była za sprawa? To była sprawa seryjnego mordercy kobiet z Katowic. On nazywał się Bogdan Arnold i on przechowywał w swoim mieszkaniu zwłoki ofiar, które leżały tam nawet 8 miesięcy. I określenia czasu, jaki upłynął od śmierci w przypadku tamtych kobiet, użyto m.in. analizy warstw kokonów owadów. Inny przypadek dotyczył zwłok mężczyzny o nieznanej tożsamości, które to zwłoki zostały ujawnione w piwnicy jednego z budynków mieszkalnych. I teraz, te zwłoki były w stanie całkowitego strupieszenia, czyli, no mówiąc inaczej, mumifikacji. I wstępnie czas zgonu ustalono na minimum kilkanaście miesięcy przed ich ujawnieniem. Ale z drugiej strony to określenie górnej granicy dla czasu zgonu było niemożliwe. Prowadzono więc ekspertyzę entomologiczną, badania entomologiczne i ustalono, że czas zgonu zamyka się w przedziale od roku do półtorej roku przed ujawnieniem zwłok. No i jak to zrobiono? Po pierwsze, na ciele znaleziono poczwarki z grupy kaliprata, które występują na zwłokach do 3 miesięcy po zgonie. Do tego jeszcze znaleziono jedną poczwarkę z gniłówki pokojowej, inaczej nazywanej muszką jesienną, która występuje na zwłokach mniej więcej od 2 do 6 miesięcy po zgonie, a także motyle molowate, które występują na zwłokach, które są całkowicie wysuszone, czyli tak mniej więcej rok od momentu zgonu. A jeszcze w jamie czaszki denata znaleziono owady z rodziny zadrowatych, które na niepogrzebanych zwłokach pojawiają się między 4 a 8 miesięcy po zgonie. I jak jeszcze dodamy do tego wiedzę na temat rozwoju poszczególnych grup owadów, to możliwe było określenie przypuszczalnego czasu zgonu. Bo te dane mówią, że zadrowate w temperaturze około 10 stopni Celsjusza, czyli w temperaturze podobnej do tej, która panuje mniej więcej w piwnicy, rozwijają się ponad miesiąc. Rozwój motyli molowatych do stadium dojrzałej larwy może trwać w piwnicznych warunkach, czyli tej temperaturze około 10 stopni, około 6 miesięcy. A jeszcze zwłoki tutaj były uszkodzone przez larwy motyli molowatych jedynie nieznacznie, głównie na tułowiu, a wełniana odzież, w którą był ubrany zmarły, została uszkodzona w znacznym stopniu. Do tego jeszcze na odzieży stwierdzono liczne obszędy larwalne i puste poczwarki dorosłych owadów. I to wszystko właśnie umożliwiło na określenie czasu zgonu i zamknięcie go w przedziale rok do półtorej roku przed ujawnieniem zwłok. Kolejny przypadek i ostatni, o jakim chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, dotyczył natomiast zwłok, które zostały ujawnione na polu, i były to zwłoki kobiety, które były w fazie zaawansowanego gnilnego rozkładu i częściowego zeszkieletowienia. A w ogóle jeszcze fragmenty tego ciała na przednich jego powierzchniach uległy mumifikacji, a jeszcze tkanka podskórna pleców i mózgowie uległy przeobrażeniu tłuszczowo-woskowemu, więc to było takie naprawdę wszystko w jednym. I w dodatku te zwłoki ujawniono w okresie letnim. I na zwłokach znaleziono muchówki i chrząszcze. I tutaj gatunki, które znaleziono na zwłokach, pochodziły z 4 różnych stadiów sukcesji zwłok niepogrzebanych, czyli część z nich mogła się pojawić na zwłokach od 3 do 6 miesięcy do zgonu, część z nich od
4 do 8 miesięcy od momentu zgonu, a jeszcze trzecia część z nich mogła pojawić się na zwłokach mniej więcej po roku od momentu zgonu. I mimo to ustalono, że do zgonu doszło między 2-3 miesiące do pół roku przed ujawnieniem zwłok. No i dlaczego, skoro niektóre gatunki wskazywały, że było to rok temu? Tutaj trzeba jeszcze brać pod uwagę miejsce znalezienia zwłok i sposób rozkładu, bo niektóre larwy są bardzo mobilne i mogą się odżywiać różnorodnym pokarmem, nawet wyschniętymi ciałami innych owadów. I w tym opisanym przypadku okazało się, że mogły one odnaleźć zwłoki, gdy te już zaczęły częściowo wysychać, a to w trakcie upalnego lata może nastąpić bardzo, bardzo szybko i zdecydowanie wcześniej niż przed upływem roku. Dlatego tutaj ustalono, że ten przedział czasowy, w którym mogło dojść do zgonu, należy zawęzić do 2-3 miesięcy, od 2-3 miesięcy do pół roku przed momentem ujawnienia zwłok. No dobra, i teraz ostatnia kwestia, którą chciałabym jeszcze poruszyć w tym dzisiejszym podcaście, mianowicie antropolog sądowy, a entomologia sądowa. I o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że bardzo często są mi zadawane pytania, czy antropolog sądowy sam sobie zbiera te owady, czy on sam je tam potem bada, hoduje i tak dalej. No nie. Antropolodzy oczywiście mają wiedzę dotyczącą entomologii sądowej, no ale na pewno nie tak obszerną jak entomolog sądowy. Ja sama nie znałam tylko entomologii sądowej na studiach magisterskich, kiedy to miałam właśnie taki przedmiot. Natomiast wcześniej oczywiście miałam jeszcze całą zoologię bezkręgowców, która trwała aż 2 semestry, ale to nie jest tak, że ja na tych owadach i na entomologii sądowej znam się jakoś niesamowicie. Potrafię jakieś tam podstawowe gatunki rozróżnić. Opowiedzieć o tym umiem zdecydowanie więcej, bo to jest temat, który mnie bardzo interesuje. Natomiast antropolog sam tego nie bada. Od tego są specjaliści, którzy specjalizują się w entomologii sądowej. To byłoby już wszystko, co chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć w podcaście. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadł Wam do gustu, że dowiedzieliście się z niego czegoś ciekawego i że spodobała Wam się taka trochę nowa forma, bo dzisiaj po prostu spontanicznie usiadłam do mikrofonu bez konkretnego scenariusza, tylko z wypisanymi punktami o tym, o czym chciałabym Wam powiedzieć i gdzieś z jakimś takim wstępnym zarysem spraw, w których wykorzystywano entomologię sądową i postanowiłam Wam po prostu opowiedzieć o temacie, który jest dla mnie niesamowicie ciekawy. Także dajcie mi koniecznie znać, czy ta forma Wam się podoba i czy wolicie jednak tą formę z pełnym scenariuszem, czy raczej takie moje pogaduchy do Was na jakiś konkretny temat. A na koniec, oczywiście, jak zawsze muszę Wam przypomnieć, że czas oczekiwania na kolejne odsłony podcastu może Wam umilić zaobserwowanie bloga, albo fanpage'a na Facebooku, albo profilu na Instagramie, bo no, musicie wiedzieć, że w każdym z tych miejsc dzieje się coś zupełnie innego. I oczywiście zapraszam Was też na mój kanał na YouTubie, bo tam od niedawna pojawiają się też filmy dotyczące antropologii i tych filmów będzie coraz więcej. Pamiętajcie też, że linki do wszystkich tych miejsc w sieci, w których jestem obecna, zostawiam Wam w opisie na dole. A tymczasem żegnam się z Wami i przypominam, że jeśli podobał Wam się dzisiejszy podcast, to jeśli słuchacie go na YouTubie, koniecznie zostawcie mi kciuka w górę i kliknijcie w subskrypcję kanału, a jeżeli słuchacie go na innych platformach, na przykład na Spotify'u, to koniecznie udostępnijcie gdzieś na swoich mediach społecznościowych, gdzieś na Facebooku, na Instagramie informacje o tym podcaście, żeby szersze grono osób mogło do niego dotrzeć. No dobra, na dzisiaj to już wszystko. W takim razie do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć! No tak, ja tu nagrywam podcast o owadach, a w pokoju lata mi mucha. Fajnie.